Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza. Nazywam się Lija i Pylacie, drogi widzu, proszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Subskrybuj, mordeczko, kanał, jeżeli chcesz mi pomóc wbić 800 tysięcy subskrypcji. A wiem, że wy tutaj teraz, ci, którzy siedzą oglądający, nie subskrybujecie jeszcze kanału, więc zasubskrybujcie. No kurczę, lubicie serię mapek od widzów, lubicie mój kanał, mnie, czy tam, co tam, jak tam, no to wiesz, no to zostaw suba. Oczywiście, jak najbardziej. A teraz już bez zbędnego przedłużania. 3, 2, 1, go! Intro! Dzień dobry. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Tak, ja, siemanko, tam za mną. Czemu moja postać się tak trzęsie? Co jest? Co się dzieje z moją postacią? Ej, nie, tu jest spokojnie. Co jest, kurde? Normalnie moja postać się trzęsie, no stresuje się trochę chłopak, więc powiedzcie tam ten jakiegoś coś miłego w komentarzu, żeby się nie stresował, no bo zobacz, ta postać Minecraftowa, no już się stresuje, ona już się boi, że zaraz tutaj parkury będzie musiał przechodzić po prostu, także uspokójcie tam tego Minecraftowego liaja tam w komentarzach po prostu, rozumiesz, dobra. Lecimy z mapeczką, moi drodzy. Mapeczka od tego pana, tego tutaj użytkownika. Tu mamy informację o mapie, no to może zobaczmy sobie właśnie informację o mapie najpierw. Tutaj jest, dobra. Informacja o mapie. Mapę stworzył The Big Roll. Mapa nazywa się Kraken Atakuje. Mapa jest na około 20 minut, mapę tę buduję na swoich live'ach. Proszę bardzo, jeszcze reklamę mi zarąbał, proszę bardzo, do ciebie by nie. Pomysłodawcą fabuły był Jackson, a później, no, okej. Testerzy to ja, Jakub Xer, Sepa X Gaming, moi widzowie i ja. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich moich widzów, z komentami najwięcej pomagali Bina i Dekody. Dobra, już się zareklamował, hop, 20 tysięcy razy i mam nadzieję, że będzie dobra mapka. Ogólnie mapy nie będzie montowanej, w sensie nie będzie montowana mapa, odcinek i w ogóle, bo zaoszczędzi mi to troszeczkę czasu, a jeszcze chciałbym dzisiaj ponagrywać kilka innych rzeczy, ale dzięki temu macie odcinek, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Poza tym sobie to tak fajnie, bez montażu, normalnie, tak jak ze starych, dobrych czasów, normalnie nagrywane, wiecie o co chodzi. Mapa dedykowana Lija i Pyly dla Lija i Pyly, dokładnie, oczywiście, jak najbardziej. Zasady gry, proszę bardzo, zobaczmy sobie. Niczy tu się dobrze, nie wyzywaj mapy ani jej autora. Jak na czacie pojawi się wiadomość z takimi strzałkami, należy w tą wiadomość kliknąć, gdyż się coś wydarzy. Okej, to musimy zapamiętać. Jak jest coś napisane takim kolorem jak to, to jest to informacja ode mnie, taka podpowiedź. Render Instance 10+, komendy ustawiły się automatycznie właśnie teraz. Bardzo dobrze, no to w takim razie, jak już łapeczka zostawiona, subskrypcja na kanale, mam nadzieję, że też już zostawiona. Tak? Na pewno? Na 100%? Dobra, no to lecimy w takim razie, startujemy. Okej. Masz na imię Piotrek, prowadzisz spokojne życie w miasteczku, aż tu nagle. Ale to był sen. Pójdę zobaczyć na dwór, jaka jest pogoda. Oczywiście trzeba przeszukać, wiadomo, wszystko i tak dalej, dodatkowo. Cześć, mam tutaj w sumie przyciszone, dobrze, okej. Armor ten dziki, dobra, cześć, mam w ogóle... Wow, halo, cześć! A to trzęsienie ziemi było! Ja się przestraszyłem, co to było? Trzęsienie ziemi? No chyba, nie? Ja pitole! Wow, nowe zadanie, ucieczka przed tsunami, co? Twoim zadaniem będzie to, że musisz iść przed siebie, potem jak najszybciej biegnąć bez namyślania się. Czy akceptujesz to zadanie? Trochę się boję, ale tak. Co jest grane, ty? I co teraz? To się zbliża? Nie, chyba nie. Czekaj, dobra. Coś się powinno aktywować, te... O! Wow! Łe! Halo, nie zdążyłem! Fabuła, przegrałeś ten poziom, teraz jest resetowanie poziomu, jak się skończy, automatycznie wrócisz do gry. Ale to było zbyt szybko, ja nie zdążyłem w ogóle nic zrobić, to od razu mnie zalała woda. No i teraz co? Teraz jest resetowanie poziomu, no i jak się skończy, automatycznie wrócisz do gry, no i... I co, znowu się aktywuje to samo, tak? No i... No i teraz nie wiem, ile to się będzie resetowało. Halo? PS, biegnij. Nie, w tę stronę biegnij. A, że w tą. Dobra, biegnę. No, dawaj. Jestem gotowy, dawaj. Halo, ile to się resetować będzie? Halo? Bo ja bym chciał grać. Się skończy, automatycznie wrócisz do gry.
No to czekam. Tak. Chciałbym mieć więcej niż sekundę do namysłu, jak się poziom zacznie, nie? No i kuźwa, no i tak se będę czekał, prawda, nie? No bo się resetuje poziom, rozumiesz, no i nie wiem, co mam teraz robić w tym momencie, no. Mapa na 20 minut, z czego 10 minut to jest czekanie, aż się, kuźwa, rozumiesz, poziom zresetuje, no. Także, no, fajnie. Może ja to kliknę jeszcze raz, co? No tak będę czekał w nieskończoność, to... Już, kuźwa, czekam... To za długo się resetuje, panie, to ile będę czekał? Ja mam 16 rendernicy. Dobra, dawaj, klikaj jeszcze raz. Biegnę. Lecę! Oh shit. Wow. Fabularnie tu nie ma świata. A dobra, jak mi woda nie dotknie, to okej. Fabularnie tu nie ma światła, ale tu jest... Byście cokolwiek widzieli. A, okej, dobra. Czyli tu jest ciemno. Wyobraźcie sobie, że tu jest ciemno. Jest ciemno. Ej, ale to było przerobane. Ja nie wiem, czy to by się automatycznie zresetowało. Co to kurde jest, ty? Znalazłem skarb. Na pewno nic się nie stanie, jak otworzę tą skrzynię, prawda? Osuszacz. Nie! Nie! Skoro mam te przedmioty, będę musiał się wracać. Aha, podwodnych... No tak, no. Okej, dobra. I teraz się wracamy w takim razie. No dobra, no to go... Nowe zadanie, wspinaczka wodna. Okej, będę musiał się wspiąć na górę, ale na szczęście mam wiadro z wodą, które mi w tym pomoże. Twoim zadaniem będzie wspinanie się na górę w sposób taki, by dać nad siebie wodę i nią płynąć. A, okej, dobra. Masz tak robić, aż będziesz na górze. PS, spokojnie, możesz już dotykać wody, czy akceptujesz to zadanie. No, jo, akceptuję, dobra. Okej, no to teraz robiłem się coś takiego parę razy w życiu oczywiście, tylko nigdy nie potrafię tego robić dobrze, nie? Jakby to jest tak, się jakoś tak robi, jakoś tak. O, dobra, wyszedłem, biorę wiaderko. Go. Okej, nowe zadanie, osuszanie miasta, kurczę. Całe miasto jest zalane, więc teraz... Więc będę musiał je osuszyć gąbkami oraz założę ten hełm, bym mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Twoje zadanie będzie zużycie wszystkich gąbek, a najlepiej tak, by w środku miasta nie było wody. Jestem jeszcze... Cicho. Postawiony gąbek nie niszczy, gdyż może to zepsuć mapę, czy akceptujesz to zadanie. Jeśli braknie ci gąbek, kliknij w tą wiadomość. O, okej, dobra. Dobra, akceptuję, panie, akceptuję, dobra. I teraz proszę ja ciebie, co? Gdziekolwiek mam stawiać te gąbki, o to chodzi? Okej, no to ciekawe. Czekaj, tylko jak ja tu... Nie, bo tu jak woda zlatuje... Wow, sialala bamba. Nie, bo to z góry zlatuje. Dobra. Czej. Ale tu jest wody, panie! Dobra. Kurde, osuszanie, Ocean Monument. Niczym w hardcore. Taka sytuacja, nie? Dokładnie, to jest... Dokładnie tak, osuszamy miasto. Czekaj, bo tu jest w sumie już sufit tak naprawdę, nie? Czyli w zasadzie... Tu i tu, ja umiem mniej więcej z gąbek korzystać. Tu już wody nie ma, bo to jest nad tym. Dobra, to easy. Tutaj. Osuszone! Jeszcze wszystkie gąbki zużyć. Wszystkie. Jest! Jak już osuszyłem miasto, muszę się dowiedzieć, co spowodowało tsunami. Najlepiej udam się do Mietka, ponieważ on jest na zawsze... On jest na zawsze na topie? Chyba, że zawsze na topie. Gdyż ciągle siedzi w internecie. Okej, spoko. Miecio! To jest Miecio? Do Mietka. Miecio! O, co jakby dziwnie wygląda w tym. Dobra, zdejmę to. Miecio! Mordo! Porozmawiaj z Mietkiem. Łomatko boskochano. Jezus, ile tu jest czytania. Witaj, Mietek. Siema, Piotr. Co cię do mnie sprowadza w takich okolicznościach? Sorry, że ci zawracam głowę, ale założę się, że... Już wiesz, co spowodowało te tsunami. I wygrałbyś. To szukałem i znalazłem. Naukowcy ostatnio robili badania i anomaliometrem, który wykazał, że na północy pojawiła się jakaś podwodna świątynia, którą broni jakieś mityczne stworzenie. Telewizor. Z górnego piętra, tak.
Na północy pojawiła się podwodna świątynia, oczywiście na dnie wody, którą zrobiło to tsunami świątynię broni mityczny stwór. Niestety jeszcze nie dowiedzieliśmy się, co to za stwór. Człowiek, który jest nieustraszony i ta jako pierwszy przybędzie i obada miejsce razem z monstrum, kraj podaruje go, obdaruje go nagrodą o wartości $1,000,000. Jakim cudem pod taką ilością wody antena się nie zepsuła i telewizor dalej działa? Czytałem, że to przez wysokie stężenie kiskuaraju. Okej, jest to mało znany składnik powietrza, który się zwiększa po jakiejś anomalii. Ale wracając, taka kasa by się przydała, a życie nudne. Nie ma nic do stracenia, dawaj, pójdziemy razem, nawet zaraz. Nie no, ja nie mam psychy, gdyż według mnie to jest misja samobójcza. Ale ty rób co chcesz. Nie, to nie, spoko. Nie wiesz co tracisz. A tak BTW, czy miałeś... Ty miałeś to szczęście, że jak leciało tsunami, to byłeś w domu. A ja akurat byłem na dworze i musiałem przed nim uciekać. Wpadłem do dziury, która mnie zaprowadziła do jakiegoś dziwnego miejsca. Wszędzie były diamenty, emeraldy, złoto. Na środku była skrzynia, która posiadała dziwne rzeczy. Nie wiem, czy to przypadek, ale potrzebowałem przedmiotów, które tam były. Jak się domyślisz, o tym też czytałem, jest to pokój życzeń, posiada on przedmioty, które najbardziej potrzebujemy w danej chwili. Sam pokój objawia się bardzo rzadko, mamż farta, że ci się pojawił. Dobrze też, że nie pomyślałeś zabrać tych drogocennych bloków ze ścian, podłogi, sufity, które się tam znajdowały, bo wtedy miałbyś mega pecha do końca życia, ale to mniejsza. To wszystko. Dzięki, że raczyłeś obdarzyć mnie trochę swoją wiedzą. XD. Ja już będę spadał. Nara, siema. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Pa. Ile kuźwa czytania. To nie jest mapa na 20 minut. Dobra. Czyli ja mam teraz się w takim razie udać do kuźwa tego. Musisz wejść na samą górę wody. Aby się tam dostać, muszę iść do tunelu, w którym znajduje się wyjście na zewnątrz. W sensie, wait, czekaj, na samą górę wody, aby się tam dostać, muszę iść do tunelu. A, no to do tunelu, go do tunelu. Haha, nowe zadanie, wypłynąć pod górę. Twoim zadaniem będzie wypłynąć na samą górę. PS, dla większych szans na przetrwanie podczas płynięcia na górę, załóż sobie podwodny hełm. Okej, przygody, czas zacząć. Akceptujesz to zadanie? Oczywiście, czekaj, tylko sobie założę hełm. Tak, jestem gotowy, go. Dan, 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 tędy? Kuźwa, bo to wszędzie to takie tsunami normalnie. Jo, pierdziele, wszystko pod wodą. Ej, to te komplementary shader to najlepsze będą na świecie, żeby takie coś robić. Dobra, lecę, lecę. Wow! Po tym jak udało ci się wypłynąć, przez parę godzin płynąłeś w stronę świątyni. W końcu znalazłeś się w jakimś dziwnym miejscu otoczonym wodą. To kuźwa, mam kondychę, żeby płynąć przez kilka godzin. Ja pitole. Okej, jak już tu jestem, to dzieli mnie tylko otworzenie drzwi, by wejść do świątyni. Żeby otworzyć drzwi, musisz kliknąć w dźwignię na drzwiach. Kurde, tu normalnie wrota są, ty! No to nieźle. Nie no, mapka całkiem fajna. Fajnie, że jest fabuła ogólnie i tak dalej. Jakby szanuję, szanuję. Nie wiem tylko, o co tam chodziło z tym, że miał się zresetować poziom. Dobrze tam kliknąłem, bo bym może czekał w nie... A nie, to widzisz łódką płyt... Co? Ta łódka fabularnie nie istnieje, jest tylko po to, byś nie musiał tracić dużo czasu, płynąć do końca. Aha! Wait! To... Ja miałem tam nieważne, miałem łódkę. Go! Łomatko, boż kochany! Poczekaj. Jeszcze raz. Przede mną widzę straszników, chyba... Nie widzą. Obok mnie jest skrzynia z uzbrojeniem. Ubiorę się odpowiednio i stanę z nimi do walki. Twoim zadaniem jest po prostu pokonanie strażników. Po tym wystarczy, że otworzysz drzwi, klikniesz w którąś dźwigni. PS, pod żadnym pozorem nie wyrzucaj tego miecza, potem ci się jeszcze przyda. Czy akceptujesz to zadanie? Tak, kliknij dopiero po tym, jak się uzbroisz. Tam jest ziomeczek, kurde, z trójzębem. To ja nie wiem, czy to takie dobre. A, dobra, diament. Oj, tak nie zdejmę potem tego. Ty, to może nie będę ubierał hełmu, bo tutaj mamy water breeding. Jak mi się potem... Tu jest kursor binding. To ja sobie ubiorę ten hełmik, co nie? Tak będzie okej. Okay. A jak będzie bardzo źle, to ten. Dobra, ja jestem gotowy. Dawaj. Ajaaa! Nie mam żadnego jedzenia, nic.
Dobra, dobra, ziomek się strój zębem, tam będzie. Au! Au! Ja! Dobra, 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 mam trójzom! Mam trójzom! Ha! Ja! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! A, bierę, bierę, bierę! Ha! Ja! Dobrze, dawaj go! Dobra, ej, ha! Ha ja! No mały, przestań, kurwa, za mną latać! Daj mi spokój! Aja! Aja! Gdzie jest mój trójzom? Dawać mój trójzom! Tu jest mój trójzom, dziękuję! No i pięknie, i o to chodziło, dobra. No to w takim razie klikom. Co to jest? Parkour? Chyba was coś... Że myślicie, że będę to przechodził, po prostu wyjdę drzwiami. O, to znaczy musisz kliknąć w jakąkolwiek dźwignię na drzwiach. A to bardzo się cieszę, że nie muszę... Tam jest jakieś przejście? Co będzie? Nowe zadanie parkour, a jednak kuźwa, twoim zadaniem będzie... Kurczę, zamknięte, chyba jednak jestem zmuszony zrobić ten parkour, gdyż na końcu niego widzę wyjście. Twoim zadaniem będzie skakanie po blokach, aby dojść do mety. Otrzymałeś dwa przedmioty, spawn point i teleport. Klikając prawym przyciskiem myszy, trzymając spawn point, ustawiasz spawn point. Klikając prawym przyciskiem myszy, trzymając teleport, teleportujesz się do miejsca, w którym ustawiłeś spawn point. Czy akceptujesz to zadanie? Yes, of course, normalnie tak o. Dobra, to jest teleport, to jest spawn point. No problemo, w takim razie... Spawn point. Działa? Mam nadzieję, że kuźwa działa, bo jak nie działa, to będzie ten spawn point. Zobaczymy, czy działa. Nie! Dobra, i teleport. Dobra, działa. Dobra, i teraz... nie! Dobra, teleport. No i tak będę się teleportował w tej weftę. No kurde, teleport. Tu pewnie nie mogę sobie dać spawn pointa, bo to jest ta, bo to jest... Chociaż... Może zadziała. Ha! Teleport. A, działa, dobrze. Już myślałem, że nie. Teleport. 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 To. Nie wiem, czy to się da. Teleport. Teleport. O, jest wreszcie. Spawn point. Ha! Teleport. Czy to jest. Do zrobienia w ogóle, tak by the way? Wait, what? Jak? Co? Nie, no dobra, ale tak serio, serio. Tu mamy na trzy bloki. Jeden w dół, ale z drabinki, gdzie mam sufit. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. Albo jestem, dobra, nieważne. Nie było tematu w ogóle. Ja nic nie mówiłem. Co? Wam się wydaje, że coś mówiłem. Ja w życiu ja nic nie mówiłem. Teleport. Haj, teleport. Haj, teleport. A, no kuźwa, przeskoczę 108. No, mogę z biegu przeskoczyć? Czemu nie mogę z biegu przeskoczyć? Przeskocz z biegu 180 do... Liajo! Ty ten papał. Kiedy się nauczysz parkura? No. Wiem, że mogę to zrobić na spokojnie, ale nie chcę! Chcę to zrobić z biegu, jak profesjonalista. No żeś ty... No żeś... Orzeszku! No żeś ty orze... Zrobię to. Zrobię to, kuźwa, zrobię. Zrobię! No nie zrobię, zrobię, nie zrobię, zrobię! Nie zrobię, zrobię! Nie zrobię, zrobię! Nie zrobię, zrobię! A! No! Czy ja to mogę w ogóle... no! Hej, ja! No nie, hej! Dobra, zrobię to na spokojnie, dobra, 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 o! Zrobiłem! Oczywiście z rozbiegu, tak, tak. Dobra, dobra. Spawn point. Ha! Teleport. Teleport. Dobra. Czy to na pewno tutaj? No chyba tak. Spawn point. Ja! Bardzo dobrze, że są te wędki. To się mega przydaje. Spawn point. He! Dobra. Spawn point. Teleport. Spawn point. Spawn point. Spawn point. Spawn point. Teleport. Spawn point. Dziękuję. Gdyby nie to, to ja bym to przechodził wieczność. To mi wygląda na labirynt. Muszę znaleźć wyjście. Twoim zadaniem będzie znaleźć wyjście z labiryntu, jak czy akceptujesz to zadanie. No, chyba muszę, nie? Lecę. W prawo. Go. No. No i dupa, panie! Dobra, cofnę się. La 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 la
Okej. Okay. O, chyba trafiłem do głównej sali. Naprzeciwko widzę salę tronową, w której zapewne siedzi Kraken. Idę tam. Ej, no ładna mapka tak swoją drogą, nie? Tak, serio, nie? To jest wejście, tu jest... Lochy. Sala tronowa. Muszę iść do sali tronowej, ta? No raczej. Dobra, go, sala tronowa. Find the button. O nie! Kurczę, zamknięte. Poszukamy w tym pomieszczeniu jakiegoś ukrytego guzika. A nóż taki będzie i otworzy te drzwi. No przecież, oczywiście, jak jesteś w podwodnej świątyni, to szukasz guzika, żeby... No więc zadanie będzie znaleźć ukryty przycisk umożliwiający kontynuowanie mapy, czy akceptujesz to zadanie. Tak, podpowiedź, odpowiedź. O, ho, dobra. No to go, szukamy guzika w takim razie. To jest mapa na 20 minut, mówisz, tak? No, na pewno, kuźma. Nie jak ja ją przechodzę. Wtedy każda mapa jest dłuższa o drugie tyle. Dokładnie tak. 20 minut to może przejść to autor mapy, który dokładnie wie wszystko co i jak po kolei. I wtedy spoko, nie? Czyli tam w ogóle jest tak ciemno, że totalnie nic nie widać. Nawet nie wiadomo czy tam będzie guzik, czy ten guzik nie będzie gdzieś w jakimś bardziej... Redstone w ogóle jest, co? Lol. A, dobra. Spoko, damy radę. Na szczęście z prisbarym bloków nie ma guzików na zdrowie, dziękuję. Tak, dokładnie, wcale nie. No kuźwa, musiałem, no po prostu, no to co poradzę, że mi się zachciało kichnąć normalnie i jeszcze raz będzie... kurde, no przestań, że ki... no co jest? Przestań! Przestań kichać! Przestań! Błagam... Błagam nie. Kurde! No atak kichania normalnie na odcinku. Nie mam na to czasu, panie Tera. O, tu można coś wejść, to chcę tu wejść i chcę wejść gdzieś dalej. Nie wiem tylko gdzie, kurde, ale mi się kichać chce, to jest straszne. No świerzbi mnie w nosie i mnie kichać się chce. Zaraz przez nos będę gadał. No co jest z tym skokiem? No co za głupota. No wskocz tu, no że kurczaki zrożna. A! No, nie wierzę w to! Dawaj! Kurde, jeszcze będę smarał teraz. No i... na górę, tu. 20 minut, tak? Kuźwa, na pewno. Dobra, idę tu. Nie wiem w ogóle po co, ale tam jest jakiś redstone, coś ten... Nie, ja nie wiem w ogóle po co ja tutaj tak naprawdę idę, ale może stąd będę mógł bardziej kliknąć coś tutaj, nie? Co... Dobra, poproszę podpowiedź. Co wyjdzie, jak skrzyżujemy wyjście i lochy? Wyjście i lochy? Wait, tu jest wyjście. No to, że tu? Tu, czekaj, coś tu jeszcze widzę. A bo tu pod tym jeszcze. Uźwa mać, ty. Jest tam co? Dobra, poproszę odpowiedź. Co wyjdzie? Nie. Pomiędzy drzwiami od lochów i wyjścia są drabinki. Pod nimi jest dziura, szukaj tam. Jeszcze raz, poczekaj. Pomiędzy drzwiami od lochów i wyjścia są drabinki. No to tutaj. I pod nimi, no to tu. No i... Panie kochany! Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Nic a nic. Tam jest tak ciemno, że jak coś tam jest, to naprawdę jest to bardzo dobrze ukryte. Serio. Totalnie. No bo tam jest ciemnica, totalna ciemnica. Dobra, mogę ten? Dziękuję, ja tylko se sprawdzę. No i gdzie niby ten guzik jest? Tu nie ma żadnego guzika. No i co? I co, kuźwa, oszukałeś mnie. Normalnie oszukałeś mnie. Normalnie mnie oszukałeś. No, kuźwa, przeczytam jeszcze raz. Jeszcze 20 razy, jak będzie trzeba. Pomiędzy drzwiami do lochów. Znaczy, od lochów. I wyjścia. Wyjście. Dobra, jestem dzban w ogóle. Co ty chcesz w ogóle? Nic do ciebie nie mówię. Przecież to nie jest... Wcale mnie nie oszukiwałeś w ogóle, nie? A w życiu, a wcale. Nie. Co, ja coś mówiłem? Nie. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem, absolutnie.
No i kuźwa, dalej tu nie ma guzika. Dobra, gdzie jest ten guzik? Tutaj, dziękuję, znalazłem. Tak, w ogóle nie cheatowałem, nie. Tak serio, serio, to zaraz mnie nerwica weźmie, kuźwa, bo nie mogę znaleźć durnowatego guzika. Nienawidzę szukać guzików w takich ciemnych, kuchwa, zakamarkach. To jest najgorsza rzecz na świecie. Okej, okay, cholipka, guzik się zaciął i nie mogę go kliknąć. Muszę go najpierw naprawić. Okej, okay. Fabularnie naprawiasz guzik, a żeby to zrobić, musisz przejść pewną minigrę. Wedle fabuły jesteś jeszcze w sali głównej. Twoim zadaniem będzie klikanie guzików na drewnie. Chodzi tu o to, że jak klikniesz, to fabularnie czyścisz kurz. Musisz tak robić, aż wyczyścisz wszystko. Czy akceptujesz to zadanie? No kuźwa, jak muszę. Aha! Dobra, fajny motyw. Podoba mi się. Fajny motyw. Zajebisty. No kurde. Ej, naprawdę fajne. Takiego czegoś to, żebym jeszcze nie widział. Ła! I to jest krak. W końcu w sali tronowej. Ty jesteś kałamarnicą? Jaką kałamarnicą, ty ignorancie jeden? Jestem potężnym, strasznym krakenem. Tak, tak, mniejsza. Ja tu w celach pokojowych chcę tylko cię przebadać. No chyba cię powaliło. Najpierw stań do walki. XD, kałamarnice to tylko pacnąć. Możesz ty. Wow! Ej, on mnie rzucił tym. Co się stało? Czego mnie tak głowa boli? Dobra, nie mazgaj się tak. Z tego co widzę, to ciebie tylko pacnąć. Stawaj do walki. Twoim zadaniem będzie strzelanie do krakena oraz walka z mobami, które stworzył. Jak kraken będzie miał mało życia, to on będzie atakował i wtedy musisz robić uniki. Jak się zmęczy, to wtedy go zaatakuj. Czy akceptujesz to zadanie? Jeszcze raz. Muszę strzelać w krakena, walka z mobami przy okazji, bo on będzie tutaj tworzył, tak? Jak kraken będzie miał mało życia, to będzie mnie atakował i wtedy muszę robić unik. Nie mogę go atakować, muszę robić unik. Jak się zmęczy, to go wtedy atakuje. Dobra, postaram się. Możesz ty w mordę kopane! Z szulkerami? O nie, najgorsi przeciwnicy świata w ogóle. Czemu słaby taki łuk, no? Ej, co to jest? Boże, jaki słaby łuk, ta dałbyś chociaż jakiś łuk z powerem, coś, ten tego, nie? On ma życie normalnie, ten kraken, no przestań, bo mnie będą strzelać, no. Otwórz, że się! Dobra, cię dojadę mieczem. Nie, będziesz się teleportował, dobra. Co teraz? A tam jeszcze są ziomeczki, czekaj, czekaj. A ja mam strzelać w krakena też? Nie, mam strzelać w nich. Dobra, dobra. No. Czekaj, bo ja mam... Mogę do niego podejść? Mogę chyba, nie? Ha, haja, 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 haja. A do niego podejść nie mogę. Muszę na razie, muszę na razie, muszę na razie zabijać te. Zostawcie mnie, kuźwa! Ja zginę prędzej od tych shulkerów niż od tego kuźwa krakena rąbanego. No. No! Jak ja nienawidzę shulkerów, nie? Noż! No chyba cię pogięło generalnie, nie? Pogięło cię! Spadaj! Przestań kuźwa we mnie ładować! Nara! Strzelaj krakena z łuku, dobra, lecę! Haja! Masz kuźwa kraken! Wow! Siala na bamba! 20 utopów, czekaj, bo tu kuźwa ten... Dobra, czekaj, to i to, dobra, haja! Ja pitale! Kuźwa, armia utopców! Paszet, 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 kuźwa! Nie! Daj nie, spokój! Pójdziesz, pójdziesz tam, pójdziesz tam, pójdziesz tam, pójdziesz tam, to pójdziesz, to pójdziesz, to pójdziesz, to pójdziesz! No aż kuźwa, czemu one są tak twarde? Czemu ten miecz jest tak słaby? Kuźwa! Co on ma na sobie ten miecz, kurde? Minus sharpness, czy co? Ej! Ej! No nie, no muszę zjeść, no muszę zjeść, to będę jadł zgiłe mięso, kurwa. Czekaj! Z2! Moment! No moment! Dajcie chwilę! Masz, kuźwa, tym trójzębem jeden z drugim! Aja! Aja! Ej! 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 Kurde, trójząb power! Ej! 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 Ej!
No kurde, jeszcze muszę zjeść. Dobra, i haja! I haja! O matko boska kochano, strzel w krakena z łuku, dawaj. Gdzie on jest? Tam się schował, kuźwa, skubaniec. No nie, teraz guardiany, o mój Boże. Jeszcze Elder Guardiana muszę. Czekaj, kurde, bo... Dobra, lecę. Honotu. Ale on ucieka. A promienie biją mocno. Przestań skakać, kuźwa, jeden z drugim, no. Tchórze. Nie uciekać przede mną. Honotu. Jak ja nienawidzę, kuźwa, guardianów, jak są te. Masz, kuźwa, cię. Z łuku cię. No i ta, najlepiej jeszcze, kuźwa, fatiga mi załącz. No najlepiej, nie? Najlepiej, jakbym, kuźwa, tego potrzebował. Panie. Weź pan, zdychnij, przepadnij, zboro nieczysta, gień! No ile ty masz życia, chłopie? Ej! Ja pierdzielę, dobra, czekaj, bo już mi, kuźwa, palec już mnie boli od tego klikania. Granie w babki to jest hardkorowa rzecz. O ty, poszedł. Ja pierdzielę. Znowu kraken, gdzie on jest? Halo, gdzie żeś się skitrął? Halo? No i kuźwa, weź go znajdź teraz. Gdzie on jest? Ty. Gdzie jest kraken? Co jest, kuźwa? Czekaj, bo mnie teleportowało. Gdzie jest kraken? Jak? A tam się skit... Ty, kuźwa, tchórzu jeden! Się kitrasz! Masz! Teraz będziesz musiał unikać ciosów krakena, uważaj. Dobra. 3, 2, 1. Wow! Sialalaba! Wow! I co? Strzel krakena z łuku. Dobra, gdzie on jest? To zarąbista walka tak swoją drogą, nie? No kuźwa skomplikowana wciul. Dobra, unikać ciosu krakena. Dobra, dawaj. No i... Halo! Halo! Ja pierdziule, to kuźwa! No porąbany, halo, ty jest kraken czy Zeus jakiś? Od kiedy kraken ma moc Zeusa, halo? Kraken dead. Po 10 godzinach podróży powrotnej. Czej, przecież ja zapomniałem zdjęć zrobić. Koniec. Bardzo fajna mapa. No kurde, bardzo fajna mapa. Ja pierdzielę, ta walka z krakenem to była... To było naprawdę kozak, nie? Ja pierdzielę. Komentarz na końcu mapy. Co ja mam tu wstawić? Można? Masz kreatywa i się ciesz. Daj, to jest super, fajnie. Szkoda, że musiałem użyć kreatywa, ale no nie znalazłbym tego guzika, naprawdę. Ja jestem słaby w szukaniu guzików. W ogóle bardzo lubię te literki, takie główeczki, bardzo spoko są. Dobra, co to jest? Jeśli mapa się spodobała, to zostaw jak sam oraz miły komentarz. Mapę budowałem na live, jeśli klikniesz to wiadomość, to cię przeniesie do playlisty z wszystkimi live'ami. No w sumie na filmie tego i tak nie będę pokazywał, ale ja se to kuźwa kliknę. W sumie czekaj, jak to kliknę, to będzie... tu będzie. Jest? Nie, kopi... ja se przekopiuję to i se otworzę w przeglądarce normalnie tutaj tako. I teraz mam ty, faktycznie mam, no. Jezus Maria, ile live'u, hoppy. Aż się zobaczę. Co myślisz, że się nie zobaczę, jak się zobaczę? Dobrze, mordeczki, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tej mapy. Naprawdę fajna mapeczka, tak swoją drogą. I fabularna, i kurcze, i komendy były, i w ogóle wszystko. Bawiłem się dobrze, naprawdę. Nawet ten parkour i tego dało radę, no bo były... Prawda, teleporty i wszystko, także całkiem spoko. Wysadzimy sobie tutaj troszeczkę tej mapeczki. No i co? Ja bym ocenił tutaj mapeczkę na... Nie no, można nawet i 50 na 10, zresztą kurde, no ładna, fajna i fabularna i bez błędów i w ogóle, no naprawdę kozak, nie? Naprawdę kozak, fajnie i dawno takiej mapeczki fajnej, kurcze, nie grałem, także... Naprawdę szacun, zadowolony jestem i dziękuję ci mordeczko za tą mapeczkę, tak, dokładnie. Życzę wam wszystkim miłego dzionka, ja lecę sobie nagrywać dalej, a wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał, będę wam bardzo wdzięczny, pomożecie mi tym bardziej rozwinąć kanał, wbić więcej subów, wiecie o co chodzi, nie suby, te sprawy. I to tyle, do następnego, miłego dzionka wszystkim i pa pa!